No dobrze. Zobaczmy, czy mi znowu nie zjadł save'ów. Po raz kolejny. Tak. O matko, pamiętam, co się tutaj odjebało. Mam przeszkodę postawioną przed sobą. Jest to jakaś taka elektryczna bramka. Nie wiem, jakiej obejść, ni cholery. Będziemy musieli teraz trochę poeksplorować okolicy i znaleźć jakieś obejście, jakiś haczur. Albo być może ewentualnie jest gdzieś jeszcze kompletnie oddzielne miejsce, gdzie mogę przejść też. To też niewykluczonym jest. Możemy się pokumać trochę z króliczkami. Ja już to nie są króliki. Ale w moim sercu, to jest najbliższe przybliżenie, jakie mam. Mamy powtórkę karabinu snajperskiego, już jeden znalazłem wcześniej, jak widać. Czy jest coś jeszcze ukrytego przy tej fortecy być może? Poza Nali oni się nazywali? Nie pamiętam, jak oni się nazywają, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywało to plemię. Tak czy inaczej, poza Jezusem tej rasy. Nali to chyba byli w Awatarze. Nie, tam byli Navi. No tutaj z tego, z tej strony nigdzie nie wiedziałem, to nie jest wartościowe. Chyba muszę walić centralnie w dół. Muszę zejść na dół i szukać czegoś na niższym piętrze. Gdzieś tutaj są. Gdzieś tutaj są schody? Albo jakaś rampa, coś, cokolwiek. Please. To jest chyba za nisko, żebym przeżył upadek, prawda? No, tak, tak właśnie czułem. Takie miałem wrażenie. A tam jest jeszcze jeden Jezus. Zobaczymy, czy nie zajebę się skacząc do wody z wysokości 4 piętra plus minus. Jak widać, trzymamy się w kupie. W realu nie próbujcie tak robić, to nie brzmi jak dobry pomysł. W realu uderzenie w ziemię w takiej wysokości by cię połamało totalnie. Było praktycznie jak kibnięcie w beton. Wieża jest zamknięta, prawda? Ostatnio tutaj kombinowałem, czy jest jakiś sposób na obejście zamkniętej drzwi na dole tej wieży. Nic nie znalazłem. Może tym razem, może po prostu coś przeoczyłem. To wygląda jak bardzo oczywiste miejsce. Jest jebnięta na środku jeziora i przykuwa uwagę. Tak, magnetyczny zamek aktywowany przez kapitana Dukczurow Ofa z jakiegoś tam 12 domu. Przypuszczam, że muszę znaleźć sposób na otworzenie tego zamka, tylko kuźwa, gdzie? To jest kluczowe pytanie. Okej, nie byłem pewien, gdzie mam zasejwowane. Miałem zasejwowane jeszcze na szczycie tej góry. Przypuszczam, że musimy znaleźć tego kapitana. Może nie wiem, może jeżeli go znajdę i zabiję, ten zamek się otworzy, czy coś. Coś koło tego. Czy ktoś coś chciał ode mnie? Czy Karwisowi apka od czatu nie działa? Przepraszam, macie rację. To jest super, super, super zajebiście dziwne. A powiększam sobie w takim razie mój stream, bo wygląda na to, że na streamie czat się wyświetla ok, ale nie jest on wyświetlany dla mnie. Teraz kątem oka zobaczyłem, że coś się rusza, w czacie na streamie, a nie widzę tego w swoim pudełku. Mm,
Czy Karwasowi First Speak nie mówiliście? A, no tak, faktycznie było coś z tym Galio. Zaraz. Przez przypadek coś... Nie mogę się skupić na jednym ekranie naraz. Zobaczyłem, że jak zjeżdżałem windą, tam podczas zjazdu w dół coś było. Coś, czego jeszcze nie widziałem. Więc muszę znaleźć tą windę z powrotem i ją zjechać. Ale faktycznie w tej chwili w LoL ten słyszałem, że ten Ardent jest dosyć istotnym itemem na supportach. Widziałem, że ostatnio League of Legends jako profil na Facebooku zmienili swoje zdjęcie profilowe na ikonkę właśnie Ardenta, żeby podkreślić, jak to fajnie zbalansowany item jest. Dobra, i zeszliśmy tutaj. I gdzieś tutaj coś... Widziałem jeszcze jakieś niepodniesione... Tam było! Po lewej stronie chyba? To chyba lewa była. Czyli jakby tutaj. Tak. To było trochę tylko amunicji do flaka. To nie było nic super istotnego. Kurde, myślałem, że może znajdziemy wreszcie jakieś pieprzone wyjście stąd. Bo wydaje mi się, że już całą fortecę mam zbadaną, ale dalej nie mam sposobu na tworzenie zameczka. Kills Badman. Dokąd jeszcze możemy iść? Skąd ja właściwie tutaj przyszedłem? Ja przyszedłem z... Mam wrażenie, że z tego mostku, który jest tutaj. Jest jakaś wieża. Na tej wieży jeszcze nie byłem. Nie przypominam sobie, żebym był. Musimy znaleźć sposób, żeby tam wejść. Nie tędy droga. Kręcę się w kółko, już tutaj byłem. Dobra, czas na radykalne rozwiązania. Fuck. Troszkę za mało HP-ków na to, żeby w ten sposób eksplorować. Czyli tutaj mamy tego zielonego Jezusa. Plus wieżę. Wieżę z ognia. How do I get inside you? To jest cmentarz. To jest cmentarz? Nie, to nie jest cmentarz. To jest basenik. Basenik niestety nie jest bardzo pomocny. Przydałby mi się bez kitu jakiś teraz speedrunnerski skip, żeby się przeklipować przez którąś z tych ścian. Ścian, bram, czegokolwiek. Bo wydaje mi się, że muszę się dostać do środka, ale nie mam pojęcia w jaki sposób. Wszystko jest pozamykane. Dosyć konkretnie. Nie tędy droga. Tak po prostu na wprost nie wejdę. Może jakoś pod ziemiami coś rozkminię, ale byliśmy, łaziliśmy już, zmarnowaliśmy w tych podziemiach już dobre pół godziny. Bo już długo myślałem, że to jest faktycznie konkretna, jedyna możliwa droga, ale nie zdaje się ona prowadzić donikąd. Jeszcze pozałek jest taki podejrzany trochę, ale do tej pory nie mieliśmy możliwości niszczyć ściany. Więc wydaje mi się, że to raczej nie będzie to.
Może jakąś dokładnie Eryk o tym samym pomyślałem, ale nie, do tej pory mogliśmy zniszczyć ścianę tylko dwa chyba, raz albo dwa razy i to za każdym razem ta ściana była już w większej części rozjebana. Ta ściana już miała taką, wiesz, wielgachną dziurę w sobie i była całkowicie popękana. A więc to zawsze bardzo dobrze widać, przynajmniej zawsze, no, w obu przypadkach, kiedy mieliśmy to zrobić. Teraz sobie przypomniałem, że chyba w pierwszym levelu mieliśmy taką podniszczoną ściankę do dewastowania, używając beczek wybuchowych. Pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy przechodziłem Adriana, ten level też mi sprawiał problemy. Nie wiedziałem, jak się stąd wydostać. Bo po cichu się obawiam, po cichutku, że być może zgliczowałem coś i być może coś, co się powinno aktywować i mnie wpuścić dalej, się nie aktywowało. Wiecie, jakiś trigger, coś, żeby jakieś drzwi się otworzyły, jakaś ściana się otworzyła, coś się przesunęło. Jest niewykluczone, że jakiś element tego typu się wyjebał. Ale nie chcę na to zrzucać winy od razu, bo nie mam 100% pewności. Wiem tylko, że w starszych grach się czasami te triggery lubiły bugować. Lubiły coś przy nich wyjebywać. Ale chcę w to jeszcze utopić tak przynajmniej z 30 minut zanim albo będę próbował szukać jakichś solucji, czy cheatów, czy czegokolwiek innego, albo winił grę o to, że się rozsypuje. Interesujące jest też to. Interesujące jest ten krzyż wbity tak daleko ode mnie. Czy ja tam będę miał możliwość się dostać w ogóle? Musiałbym jakoś dostać się za te drzwi, za tą bramę. Być może w ogóle, żeby w tamtym kierunku iść. Póki co jestem przy tej bramie i tej bramy też nie mam jak otworzyć za mocno. Ej, dobry wieczór, Rimper, siemanko. Heja. Musisz zginąć, żeby mógł wejść do tej świątyni. Nie wiem, czy to jest prawda, ale nie mam już lepszych pomysłów. Zielony Jezus musiał umrzeć za moje grzechy. Nie, nie pomogło. Może ten. Ej, ten zielony jest z oszustem. On w ogóle nie jest targetowalny. Jak tam po party hard, to są koło w porządku, wiesz? Całkiem przyzwoicie, kulturalnie. Nawet byliśmy na tyle w miarę ogarnięci, że nie miałem dużo sprzątania. Musiałem tylko pozbierać butelki i pretty much tyle. Więc jest to jedna z imprez, które bym określił jako udane. Nie było problemu żadnych. Słyszę przeciwnika. Jak stanę tutaj, słyszę było ryczenie jakiegoś wroga. Tylko nie mam pojęcia, gdzie on stoi. Okej, bo widzę, że tutaj wchodziliśmy po takiej spirali dookoła tej fortecy. Może jak zejdę tą spiralą gdzieś na dół. Nie ma lepszego pomysłu, a ten pomysł nie brzmi aż tak źle. Strasznie cicho. Nic się specjalnie ciekawego nie dzieje. Ani przeciwników, ani itemów, ani nic. Może wyczytam te książki. O, Konstantin. A, czytałem to już. Tak, to jest o tym, że efektywnie w historii biorą udział trzy rasy. O, dwie z których zniewoliły. Dwie z których zniewoliły trzecią. Zasejwuję na oddzielnym save'ie, tak na dole, żeby się móc potem tutaj cofnąć, bo nie jestem pewien, w którą stronę mam pójść. Mam sporo możliwości. Najpierw chcę zbadać ten tunel jeszcze.
A, ten ślepy zaułek, byłem tutaj. It's easy. Like Dark Souls. Zero deaths. Nie, ale poważnie. Unreal naprawdę nie jest trudny. W sensie ryzyko śmierci istnieje, ale nie giniesz jakoś tak cały czas. Ale czasami plansze są zaprojektowane w taki sposób, że naprawdę ciężko kurwa znaleźć, czego właściwie ta gra chce od ciebie. Tak jak tutaj na przykład, mogę zanurkować, tylko nie jestem pewien, gdzie właściwie wyjdę. Ej, ekipa, przełączyłem przełącznik. Ten przełącznik coś zrobił, ale się przełączył z powrotem. Mam szczerą nadzieję, że to mnie zaprowadzi jakieś sensowne miejsce. W tej chwili to wróciliśmy tak naprawdę do podstaw. Tutaj zacząłem dzisiejszą grę. Tutaj staliśmy przed tą laserową klatką. Normalnie to pomyślałbym, że może ta laserowa klatka się otworzy po przełączeniu przełącznika, ale... not quite. Jest chyba dobry moment, żeby popełnić samobójstwo rakietą. Nie, i chcę być jeszcze wcześniej. Chcę być tam, gdzie zasejwowałem na oddzielnym miejscu. Tutaj. Byliśmy tam. Byliśmy tam. W sensie tutaj. Gdzie nas jeszcze nie było? A, ten przełącznik zamyka i otwiera cele więzienne. To wolę, żeby były otwarte. Już i tak przejrzałem wszystkie. Samobójstwo zawsze lubiane i szanowane, ależ absolutnie. Samobójstwo to jest klasyk. Absolutny klasyk. No tak, tutaj jest ta cela z dziurą w ścianie. Tylko że ta dziura w ścianie mnie prowadzi aż do zakratkowanego przejścia. No i kurwa, co teraz? Bo już próbowałem wysadzić te kraty w powietrze. Owszem. Nie do końca jest to rozwiązanie. Mapa jest taka ogromna. Tu jest tyle w ogóle miejsc do sprawdzenia. A, coś tu... tu mnie jeszcze chyba nie było. Nie przypomniałem sobie tego tunelu. Tu chyba jeszcze nie płynąłem. I have been hiding here for what seems like a month now. The Scourge forces have taken over our monastery, continue to transport stolen tritium to other strange mechanical devices using their lightning sled. I fear what they might find me. Have faith and never sway away from your beliefs. Have a soul that keeps the faith despite all the oppression that triumphs when the savior princess comes from the stars. Chyba się nam udało, ekipa. Przez ten cały czas musiałem znaleźć ukryte, podwodne przejście w tym więzieniu, żeby trafić do miejsca, do którego trafiłem. A, tylko że to miejsce to jest ślepy jebany zaułek. Ale widziałem te tunele, byłem w tych tunelach. Teraz jesteśmy nad nimi. Czy coś więcej pisze w tych książkach? Może coś wartościowego? O, coś tu pisało. I cannot let this happen. As foolish as it sounds, I will attempt to sneak her out of the prison cell through our secret caves. From there she can escape to the bell tower until darkness.
Gratulacje, Biały. Dobra robota. Znalazłeś grę. Odkryłeś tajemnicę. I snuck out of my hiding place and through the pipes to the prison. They have captured a girl. Scarcer... Czyli chcę ją ukryć w dzwonnicy. Okej. Okay. Tylko jak ja się mam dostać do dzwonnicy? Through our secret caves, czyli przez jakieś sekretne jaskinie. Oznaczył tunel, który prowadzi do wewnętrznego monastyru krzyżem. Drugi prowadzi do więzienia. Czy muszę znaleźć tunel, przy którym jest krzyż? Mój Boże, jeżeli to mnie na... Ale... Tu jest krzyż, w tunelu, którym tutaj wpłynąłem, ale... A, bo tu mogę jeszcze chyba głębiej... Tak, tu mogłem jeszcze głębiej spłynąć. Jeszcze głębiej się zanurzyć. Słyszę... Tak, słyszę jakieś życie, chciałem powiedzieć. Jesteśmy w monastyrze, ja pierdolę, ale się trzeba było uszukać, to było tak dobrze ukryte. Ojcze, na niebiosach, ale to się... Ale się trzeba było na tym ujebać. Cieszę się, że to już jest za mną. Spokojnie. Ty się nie bój. Wszystko będzie dobrze, ja nie strzelam. Ja nie jestem wojownikiem, jestem kochankiem. W odróżnieniu od tego, gościa on jest wojownikiem, więc musimy zabić. A, oni stąd wywożą tridium, czyli to czym strzela moja trójka. Jak to się nazywa? Tak czy inaczej wyrzutnia tych kryształów. Stinger, o, Stinger się nazywa. Nie wiem, coś przełączyłem, ale co osiągnąłem? Grafika jak w TB, tyle że nie było widać. Nie zgodzę się. Grafika w TB to są... Postacie w TB mają jakieś chyba 18 czy 20 pikseli. A tutaj jest troszeczkę więcej, odrobinkę. Minimalnie większa ilość. O, shipping facility, bla bla, status on of requisition is to be opened. Needs to be opened at the top of the bell tower. Czyli musimy dostać się na szczyt wieży. Szukajmy w takim razie drogi. No. Do góry, please. Muszę, to jest ręczna winda, dobra. Myślałem, że się aktywuje, jak zaczekam na niej. To nie jest jedna z tych. Czy pójść na te drzwi, tak po prostu się nie otworzą, no. Musimy wykombinować jakąś drogę dookoła, może tymi schodkami. To wygląda jak wnętrze monastyru. Cześć chłopcy. Co tam chcecie ode mnie? Muszę zobaczyć, czy coś miał na górze. Nie, chyba nic. Czy to jest lustro? Ej, to jest lustro, ale z nim przystojnie. Dostaliśmy shield belt i trochę amunicji, której nawet nie potrzebuję. Dzienny chłopcy, doceniam. Szukajmy teraz tego, co ja właściwie tutaj mam zrobić. Bo czy ten kościół istnieje tylko po to, żeby dać mi trochę amunicji? To by było trochę to by było trochę dziwne. To by trochę było szokujące. Dobra, chyba uznam, że tak musi być.
co tu pisze? Main gate guard tower. O, czyli pewnie będziemy mogli otworzyć bramę, jak coś tutaj namiesza. Spoko by było. Nie mam nic przeciwko. Bydlak Karwasa znowu pokazał swoje oblicze. Przepraszam, jaki bydlak? Mój pitok pozostaje w odpowiednim miejscu. Się nie przemyka nigdzie na streamie. Mamy tutaj spokojnego, kulturalnego streama bez żadnych show-upów tym razem. Nie mam pojęcia, który przełącznik powinien przełączyć. Może ten. Dobra, mam nadzieję, że otworzyłem tą bramę. Biorę na wiarę, że otworzyłem bramę. Pisior, nie pitok. Pitok to jest bardzo dobre określenie, proszę je szanować. Znaczy, pisior to też złe nie jest, ale ja osobiście preferuję pitoka. Kappa Karwa co streamie powiedział, że preferuje pitoka, więc jest pewnie gejem, tak? A co tutaj tak jęczy? Zastanawiam się, czy mogę po tej rampie wskoczyć jakoś tam na górę, ale nie, nie nada. Hundi! Coś tu jęczy, gdzieś tutaj jest jeszcze coś żywego. Zaraz, przecież ja mogę kurwa po tym przejść. Przecież mogę przejść jeszcze po tej barierce tam. Nie zauważyłem jej wcześniej tutaj. I zeskoczyć na drugą stronę tego. Ej! Hydro Laser Control Station! Tak, czyli wyłączyliśmy te lasery, które są w podziemiu, tam gdzie jest... tam gdzie chciałem się dostać. Pretty much. Nice. Jesteśmy na dobrym tropu. Tropie? Zachorowałeś na nasz humor. Nie! Jak to jest w ogóle możliwe? Przez ten cały czas nie wiedziałem, że on jest zakaźny, zaraźny nawet. Zaraźny, zakaźny? Jak się mówi? Czy mówi się zakaźny? Chyba się mówi, że jest zakaźny. Nie wiem, z jakiegoś powodu ten po prostu catchphrase z Nani nie może mi wyjść z głowy. Cały czas z jakiegoś powodu mnie bawi, mimo że jest strasznie, strasznie głupi. Ale to jest chyba typowe dla catchphrase'ów. Nandato to bardziej Jasiek, ale to jest dokładnie z tej samej serii. Nandato! Jeeej, światło zgasło. Let's fucking go. Podwójny dub. Po jednym na każde wyłączone dzisiaj na streamie lasery. Muzyka ustała. Nagle się zrobiło cichutko. Powiedzcie mi proszę, że mnie ta... Okej, że mnie ta winda nie zmiażdży. Udało się nawet. Walimy po kostkach wystających spod spodu. Płamy ci kostki chuju. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Nope. A nie powinienem rushować tym wąskim korytarzu. Myślałem, że zginie od tego strzału już.
mamy tego chujka niemiłego. Strasznie mnie wkurwiają ci przyczynić z rakietami. Nawet to nie jest kwestia tego, że zadają dużo obrażeń. To faktycznie jest nieprzyjemne, ale prawdziwie wkurwiające jest to, jak mocno blokują obszar, że nie mogę po prostu przejść, bo muszę marnować czas i ich koniecznie ujebać. Nie da się ich za bardzo obejść. Myślałem, że ty zginąłeś z jakiegoś powodu, what? Halo? Nani? Hydroelectric shipping car fully powered and ready for departure. Electrostatic discharges notes at the top of the bell tower must be activated prior to the startup. Czyli musimy coś aktywować, żeby móc przełączyć ten mechanizm tutaj. Ale co on robi? Bell tower magnetic locks disengaged. Access to bell tower permitted. Bell tower locks, access to bell tower permitted. Czyli muszę jakiś zamek otworzyć? Czy to być może jest związane z tym zamkiem do wieży, do której wcześniej nie mogłem wejść? Czy to jest ta sama wieża? Jeśli to byłby ten bell tower, czy to może być prawda? Proszę, powiedzcie mi. Ojcze na niebie, tak. Chryste, wszystkie moje smutki rozwiązały się właściwie za jednym podejściem. Tam na dole widziałem jakąś taką, nie jak to nazwać, windę? Coś takiego? To jest dzwonnica, faktycznie, bell tower. Ma sens. Warning, static discharge nodes, stay clear during operation. Czy jak to przełączę, to powinno prądem nakurwiać? East and West breakers must be thrown. Czyli to jakieś przełączniki powinny być. Coś się dzieje, coś tu się porusza. Very nice. To rozumiem, że chyba teraz już mogę zjechać na dół i powoli się stąd zbierać. Wrócić do tego urządzenia, które było wcześniej. Ciekawi mnie jeszcze tylko to coś tutaj. Gdzie mnie to zabierze? Zabierze mnie właśnie tam. Tu. Nie, poważnie, jeżeli się okaże, to mnie nie zabierze do miejsca, do którego muszę trafić, to wczytam i będę bardzo wkurwiony. Bo to właśnie robiłem sobie przed rozpoczęciem wycieczki. Jeśli się okaże, że będzie się to kręciło w kółko po prostu dookoła tej trasy, będę delikatnie wkurwiony. Dźwięk jakbym ci w cień jechał, dokładnie. Jadę parowozem. Podróżujemy do... A, czy to się kręci w kółko? Feels Goodman. Innymi słowy, muszę zsiąść chyba... Wiem na jakim przystanku. Nie, zaraz. Czekaj. To nie było w planie. Objechaliśmy to wszystko dookoła i wyjechaliśmy na jakąś... W miejsce, w którym mnie chyba nie było. Nie mam pojęcia, dokąd zmierzam, ani kurwa śladu. Okej, jakieś drzwi, bardzo ładne drzwi. Nowy level, nazywa się Dasa Mountain Pass. I widzimy tutaj najebane zapasów tych kryształów wydobywanych przez naszych miłych przyjaciół. Jeżeli ja używam tych kryształów po prostu jako amunicji, to jaki jest sens wydobywania jakaś takiej ilości? Czy oni mają aż takie zapotrzebowanie na broń? One muszą posiadać jeszcze jakieś inne możliwości do użycia jakoś w przemyśle czy gdzieś dookoła tego.
Kurwa, nawet z jakąś takiej ilości amunicji. Gdzie ty masz głowę? Kurczę, chyba spadła. Przyceluj jak chce się. No to chyba był dosyć CS-owy ten ostatni strzał. Tak mi się wydaje, taki troszkę z Counter Strike'a. Ta animacja, kiedy gościowi zestrzelisz głowę i próbuje ją znaleźć rękami, jest rewelacyjna. Ostatni tak, ale reszta nie bardzo. Wiesz co, bo tak szczerze, tak poważnie, chyba muszę iść tędy. Jak szczerze, tak poważnie, ja się po prostu, kiedy gram na singlu zwłaszcza, kiedy gram w jakieś single, w Overwatchu to jest jeszcze inna gadka, kiedy gram jakimiś tak snajperami, czy Hanzo, czy Widowmaker, coś tego typu, to się faktycznie skupia na celowaniu, ale jak gram na singlu, to przez większy czas po prostu napierdalam full auto i się nie przyjmuję. Jak trafię, to trafię, jak nie trafię, to z reguły mam na tyle amunicji, żeby to nie był problem. Czy to jest winda? Czy to się ruszy? Czy mamy w planach jechać? Nie, to chyba... Ta winda chyba... nie jest skłonna ze mną kooperować. Winda w jedną stronę pewnie, tylko na dół. A, shield belt, very nice. Very, very nice. Very, very... nice, nice. No, to coś jest. W miejscu skurwysynu, co tak latasz? Skoro mam takie wielkie ilości rakiet, to mogę sobie odrobinkę poklikać przez most. Nie mam ochoty do nich podchodzić, nie mam tyle życia, żeby marnować. Twardy! Dostarczona granatami na raid, ale idzie? Jestem pod wrażeniem wielkiego uporu. Ops, nie chciałem tego robić. Zapomniałem, że mam minigana w ogóle, to jest taka fajna broń. Jest czysta definicja po prostu napieprzania full auto bez patrzenia się na ekran. Ale rozkręcił full auto zagłady. Przestanę strzelać, jak mi zabraknie amunicji dopiero. Czy jest tuś jeszcze? Zabrakłem przeciwników, zanim mi zabrakło amunicji, Fitz Goodman. I'm about to get back to my homeworld. Czy grałem kiedyś Sirusama? Tak, Sirusama jest świetny. Grałem Sirusama w pierwsze i drugie starcie. Said to store them in the cellars before we... Jest jakaś technologia w piwnicy schowana? Będziemy chcieli ją pewnie znaleźć. The war they believe the savior has come from the stars to kill us. We decided to execute them for refusing to work anyways. Ten raport jest... Ten raport bardzo dobrze oddaje, jak rozwiniętą rasą jest ta rasa skarżów? Nie, nie skarżów, oni się nazywali inaczej. Nie, skarżów chyba. Tak, skarż. A jak rozwinięta jest ta rasa skarżów? Wprawdzie wierzą, że jakiś ich zbawca z chmur przyjdzie ich uratować, ale prewencyjnie po prostu ich odjebaliśmy. 10 na 10.
Znakomita rasa. Trochę mi się kojarzy z nami, z ludźmi. Wprawdzie nie wiemy jak to działa, ale prewencyjnie spróbujmy to zniszczyć. Pamiętam jak się jarałem za gnojka z wijalnymi szybami właśnie w Unrealu. Był taki wielki przeskok technologiczny, wow, to tak można. Niesamowite. Normalnie zmieniasz elementy planszy, wow. Ale tu gęsto z tymi wężami. Trzy w jednym miejscu. Sirius tam to jest taka stuprocentowa właśnie definicja, takie bezmyślne rozwałki, za to go można kochać. Sirius sam jest naprawdę dobry. Sirius sam jest częściowo podobny do Unreala, w tym, że w strzelankach, widok z oczu i tak dalej, tylko Unreal jak widać jest dużo mocniej nastawiony na eksplorację, żeby zwiedzać ten świat, szukać jakichś użytecznych rzeczy i tak dalej, jakiś notatek nawet czasami. A Sirius sami to jest rozwałka i byle naprzód. Nie mówię, że któraś gra jest lepsza, bo obie są absolutnie piękne. A chciałem zobaczyć, czy czegoś nie ma na tym kamieniu i wygląda na to, że tam nic nie ma. Dobra, to droga na górę. Powinien zastanowić się nad jedną rzeczą. How the fuck am I supposed to get back here? To nie było odmienne od tego, co się spodziewałem. Coś muszę zrobić w tej jaskini, żeby znaleźć drogę na zewnątrz. Well, fuck. Ok, jestem na najwyższym kamieniu. Pytanie to brzmi, co tutaj mogę zrobić? Jak strzeliłem, coś się wkurwiło. Zresztą jak coś zaryczało na mnie, trochę mnie to przestraszyło, szczerze mówiąc. To jest gdzieś tuż nade mną. To jest jakby piętro wyżej. Nie, ale żarty żartami. Stąd się nie wydostanę. Znaczy, tędy się nie wydostanę raczej. A! Albo i nie, nic bardziej mylnego, oczywiście się stąd wydostanę. I oczywiście, że tędy, tylko trzeba było poszukać w wodzie. A konkretnie pod wodą. Czy planuję Dark Soulsy w najbliższym czasie, czy na razie mam dość... A stary, ja bym naprawdę chciał grać w Dark Soulsy, tylko jaki jest sens? No skończyłem już wszystko, co było w Dark Soulsach, na dobrą sprawę, wiesz? Skończyłem na streamie jedynkę, skończyłem na streamie trójkę, skończyłem na streamie podstawkę z dwójki. Jedyne co mi teoretycznie mogło zostać, to DLC-ki do dwójki, nie? W sensie trony, w sensie królowie, tak? Bo tam są DLC-ki chyba z czterema królami i drogą do ich zamku i tak dalej, zwiedzaniem ich zamku. Więc teoretycznie jeszcze potencjalnie, jak mi się bardzo zatęskni za Dark Soulsami, mogę jeszcze to zrobić. Jeszcze to jest jedyny fragment kontentu Dark Soulsowego, którego jeszcze na Liveronie nie było. A, tu jedzie winda, myślałem, że muszę na to skoczyć jakoś. Co z zakończeniem? A zakończenie, o której części ci chodzi? Jedynki, dwójki, trójki? Byłbym skłonny przybliżyć ci, że jest dla ciebie niejasne, bo w miarę dobrze ogarniam, co się dzieje. Hej,
Gdzie moja głowa? A nie, teraz się nie złapał, szkoda. Trójki. Okej, zakończenie trójki jest następująco. Mamy chyba trzy zakończenia, jeśli się nie mylę. Mamy zakończenie, które można by nazwać zakończeniem dobrym. To jest zakończenie, kiedy ubijamy duszę popieliska, tak? Solo Singer. Zajmujemy jakby jej miejsce, łącząc ogień, żeby świat dalej posiadał ciepło, światło i tak dalej, żeby posiadał ogień. Żeby ta epoka bogów i ludzi przedłużyła się, żeby trwało wszystko tak, jak do tej pory trwało. Co w sumie na dobrą sprawę nie rozwiązuje w żaden sposób problemu nieumarłych, bo nieumarli dalej będą nieumarłymi, dalej będą w tym takim dziwnym cyklu życia, śmierci i powrotu do życia przy ognisku. Więc jest to rozwiązanie, które jest dobre dla bogów, ale jest chujowe dla ludzi. Jest rozwiązanie też dobre dla ludzi, chujowe dla bogów, które polega na tym, że rozpoczynasz epokę ciemności. Epokę ciemności, czyli epokę człowieka, ponieważ dusza człowieka pochodzi z ciemności w świecie Dark Soulsów. I na czym to polega pretty much? Polega to na tym, że trzeba rozwiązać całego questline'a Yuri. Yuria jest... można by to nazwać, że jakimś rodzajem kapłanki. Ona należy do kościoła z Londor. Londor jest miejscem, gdzie żyją nieumarli. I ten kościół jest oczywiście kościołem nieumarłych. Ona nas traktuje jako wybrańca pewnego rodzaju. Gościa, który posiada na tyle potężną duszę i na tyle taką potężną, zdecydowaną ciemność w sobie, żeby przejąć kontrolę jakby i przejąć z odpowiednią pozycję w tym jej kościele, w tej wieży nieumarłych. Więc traktuje nas po prostu jako swojego potencjalnego boga, jako, znaczy nie tyle może boga, bardziej ile jakiegoś takiego wyzwoliciela. Gościa, który pozwoli nieumarłym zająć lepszą pozycję w świecie Dark Soulsów. I założenie jest takie, że jeżeli zrobimy te questy wszystkie dla niej, to pod koniec, zamiast podpalić ognisko, czyli kontynuować rozpalanie ognia, to nasza postać jakby wyciąga ogień z ogniska. Wygląda to tak, że po prostu podnosi rękę nad ognisko i pochłania całkowicie ten ogień, dookoła nie zapada kompletna, totalna ciemność. I tak się kończy scenka. Scenka się kończy w taki bardzo klimatyczny sposób, że nasza... A nie, przepraszam, bo zaspoilerowałem trzecie zakończenie. To jest dopiero drugie zakończenie. Scenka się kończy tym, że wyrywamy płomień z ogniska i kończymy jakby światłość w ogóle na świecie. Zapada totalna ciemność, totalny mrok. To jest drugie zakończenie. To jest zakończenie, które jest chujowe dla bogów, bo bogowie potrzebują światła na świecie, a ludzie na dobrą sprawę nie. Jest trzecie jeszcze zakończenie. Zakończenie takie dziwne, zakończenie takie środkowe, które... Co tutaj do mnie strzela? A, gdzieś tutaj jest na suficie ziomek. Takie dziwne, takie środkowe zakończenie, gdzie znajdujemy oczy należące do Fajerki Perki. Ponieważ Fajerki Perki, czy to jest dobra odmiana? Niech będzie. Fajerki Perki, czyli te panie, które zajmują się ogniskami i które umożliwiają nam wbijanie levelu, levelowanie, są generalnie ślepe. Ale jeżeli znajdziemy taką ukrytą lokację, konkretnie jest to świątynia bez ognia. Jeśli pamiętasz jeszcze, w pierwszej części, trzeciej części Soulsów mieliśmy taki podstawowy obszar, który nazywa się Firelink Shrine, czyli świątynia połączenia ognia. Możemy znaleźć ciemną wersję tej świątyni, jakby tu jest wiele teorii właściwie, co ona ma samo reprezentować, bo to wygląda jakby to właśnie to samo miejsce, tylko jakby w innym albo czasie, albo w innym równoległym świecie. Tak czy inaczej, to jest świątynia bez ognia. Jest tam ciemno. Możemy do tej świątyni wejść i możemy tam znaleźć przedmiot. Przedmiot, który gracze nazywają często jagódkami, bo są to oczy Fajerki Perki, które wyglądają z jakiegoś... To są takie ciemne, okrągłe przedmioty. One wyglądają jak ciemne jagody po prostu. To wygląda na pierwszy rzut oka jak blueberries, tak? Czyli jakieś tam ciemne jagody, czy ciemna porzeczka, coś tego typu. I jeżeli damy te oczy Fajerki Perce, ona nie wiem, czy można powiedzieć, że przejrzy na oczy, dopiero zacznie widzieć faktycznie po raz pierwszy w życiu. I
będzie i zobaczy dzięki tym nowym oczom coś, co jest opisane jako wizję zdrady. To jest coś bardzo, bardzo niewytłumaczonego, więc tego nie jestem ci w stanie przybliżyć. Wiemy tylko, że z jakiegoś powodu zaczęła ona widzieć coś, co prowokuje ją do porzucenia tego całego pomysłu ze światem i ciemnością. Że wykombinujemy coś zupełnie innego, tak? Porzucimy jakby dotychczasowy plan nieumarłych i Firekeeperów, tylko spróbujemy czegoś kompletnie innego. Czegoś, co ona nazywa swoją wielką zdradą. Historia polega na tym, że wtedy, kiedy zabijemy Soul of Cinder, czyli już trzeci raz, trzecie zakończenie, kiedy zabijemy Soul of Cinder, zamiast albo zgasić ogień, albo go rozpalić na nowo, tak, czyli zakończenie światła albo zakończenie ciemności, przywołujemy Firekeeperkę do siebie, bo ona ma taki ten symbol do przywoływania jej, taki ten, to się nazywa Summon Sign. Stajemy na tym, przywołujemy ją i ona w jakiś sposób przejmuje kontrolę nad tym ogniem. Będziesz sobie musiał obejrzeć ten filmik chyba na YouTubie, nie jestem dokładnie, nie dokładnie pamiętam, jak to wygląda. Ale dokonujemy tej właśnie zdrady i nie wykonuje się żadne z tych dwóch konwencjonalnych zakończeń. Bo Souls 1 miała zakończenie światła i ciemności. Można było albo zapalić ogień, albo go porzucić. No to tutaj możemy go zapalić, porzucić, albo jakaś tajemnicza trzecia opcja, co do której nie wiemy dokładnie, co się dzieje. Jest jeszcze taki easter egg, że kiedy Firekeeperka dokona tej swojej zdrady, mamy chwilę, mamy jeden moment, kiedy filmik się przerywa i mamy kontrolę nad postacią. Jest wtedy easter egg, że można zaatakować Firekeeperkę, można walnąć po prostu i wtedy się kończy innym filmikiem gra. Wtedy gra się kończy filmikiem, w którym powalamy Firekeeperkę na ziemi i kończy się sceną, gdzie mamy but na jej twarzy dosłownie, gdzie przyciskamy ją do ziemi stopą. Jakby to wygląda, jakbyśmy nie chcieli tej zdrady wykonać, jakbyśmy zrezygnowali z tej zdrady w ostatnim momencie i chcieli zatrzymać Firekeeperkę, żeby nie zrobiła tego, co miała do zrobienia. Nie wiem, nie wiem, jak to interpretować. To jest bardzo, bardzo dziwne zakończenie. To jest jakby, widzisz, easter egg ukryty w alternatywnym zakończeniu. Więc dwa poziomy zagłębienia się w sekrety. To już jest trochę dziwne i to jest trochę pojebane. Ja tego zakończenia chyba nigdy nie robiłem, ja je tylko na YouTubie widziałem. Bo mi się po prostu bardzo mało podoba idea brania naszej kochanej Firekeeperki pod buty. To nie jest coś, co mi bardzo odpowiada. Tutaj chyba nic nie ma, tutaj była tylko apteczka. Szkoda. Zrobiłem sobie nadzieję trochę. Zagraj kolejny raz całość badassem. Co oznacza badass? Czy badass to jest w twoich oczach zakończenie ciemności? Bo jeśli tak, to spoko, już robiłem to zakończenie i nie ma problemu, możemy jeszcze zrobić, możemy jeszcze otworzyć kiedyś. Spoko, nie ma problemu. Generalnie badass to nie jest słowo, które nie posiada negatywnych konotacji wcale. Badass nie musi być wcale zły. Badass oznacza kogoś, kto jest zajebiście męski, zajebiście taki twardy i generalnie taki super hiper mężczyzna, taki mega macho, nie? Taki typowy Duke Nukem. O, taki samiec alfa, który nie boi się niczego i jeżeli ktoś mu podskakuje, to go bierze po prostu pod buty. To jest bardziej definicja badassa. Jestem pewien, co ja tutaj wykręciłem właśnie. A, okej, ta brama się otworzyła, no spoko. Niech będzie i tak.
Tam był gdzieś przeciwnik, ale chyba mi się schował. Halo? Jesteś tutaj? O nie, ja tam miałem ograniczony czas. Muszę to przełączyć i zeskoczyć od razu na dół. Nie mogę się wygłupiać tak jak to właśnie zrobiłem. O, tu jesteś, tęskniłem. Ciekawie mnie, czy on pilnuje jakichś sekretów. To czy ja tam mogę, zeskoczyć? Czy jest to w ogóle możliwe? Ej, siemanko, Overtime Papyrus. Przyszedłeś tutaj i wychodzisz, do widzenia. Miłego wieczorka, dobranoc, na razie, po. Zobaczę, czy tam mogę się w rakę jumpować. Została piątka, tak? Chyba troszeczkę brakuje. Bez kitu, tak blisko, tak daleko. Wczytam, spróbuję na kilku rakietach. Okej, na kilku rakietach skoczyłem. Pytanie brzmi, czy to będzie warte. Czy to będzie warte tych kilku ra... Absolutnie, kurwa, ni chuj, pytajnik. Znaczy, jestem chyba w miejscu, do którego nie powinienem mieć dostępu w ogóle. Wydaje mi się, że jestem w miejscu, do którego nie powinienem mieć w tej chwili dostępu jeszcze. Ale to się wszystko zaraz wyjaśni. Ujął się polskim, że to jest pejoratywne określenie, a wiesz, to jest super, super ciekawe moim zdaniem. Bo zobacz, jesteśmy teraz w epoce politycznej poprawności. Jesteśmy w... Żeby nie było, po pierwsze, ja absolutnie nie jestem, nie byłem homofobem, ale jesteśmy w epoce politycznej poprawności. W epoce, gdzie bycie troszkę mniej męskim mężczyzną, męskim w sensie mężczyzną, którego głównym celem jest znalezienie najbardziej atrakcyjnej kobiety, jaką jest w stanie znaleźć, i uczynienie tej kobiety jego kobietą. Taki konwencjonalny model mężczyzny, samca rozpłodowego. Żyjemy w czasach politycznej poprawności, gdzie to jest, tak by coraz bardziej odchodzi do lamusa. I tacy goście jak właśnie Duke Nukem, taki mega straszny, twardy skurwiel, nagle przestają być typowo pozytywnymi postaciami, a stają się coraz bardziej negatywnymi, że wiesz, że jakiś tam prymitywny macho, że no, że sam jest alfa właśnie, że ham, prostak i tak dalej. Tego typu poglądy wchodzą coraz bardziej popularne. Nie mówię, że to jest złe, nie mówię, że to jest dobre, mówię, że to jest ciekawe. Jak się... zwłaszcza tak w latach 90. było tak to utarte, tam było masę tych super, super twardych bohaterów męskich, nie? Jakiś Rocky, jakiś Rambo, tego typu faceci, nie? I w latach 90. to był absolutny, kompletny standard, nikomu to nie przeszkadzało. Kino akcji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz to się odrobinkę jakby już przetarło, to już nie... Nie do końca tak funkcjonuje wszystko. Czego, tak jak już mówiłem, nie oceniam. Ale moim zdaniem warto tego nie oceniać, ale to na pewno warto zauważać. Takie jakieś dziwne kulturowe zmiany w naszym społeczeństwie. Teraz czarni chudzi raperzy, złote nasze ideał, piękna w naszych czasach. Jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy, że trochę odchodzimy od muskularnego, super, super groźnego chłopa. Bardziej już postrzegani są. Znaczy jedno, że czarny chudy raper, a drugie, że wchodzimy w epokę, gdzie facet wrażliwy staje się czymś normalniejszym. Poeta. Koleś, który idzie słuchając muzyki, pisząc wiersze i pijąc podwójne pomarańczowe latte ze Starbucksa. Ja nie wiem, czy muszę wybić wszystkich tych przeciwników, którzy tu będą wychodzić, czy muszę raczej stąd uciec. No, to już trochę ich odjebałem.
Czy jest to jakieś wyjście w ogóle? Wyciągnijcie mnie stąd! Ja tam chyba spróbuję wskoczyć. Tylko nie mam... Nie mam broni, którą się będę mógł bezpiecznie podrzucać. A czym się mogę jeszcze podrzucić? Nie mam rakiet, nie mam flaka. W tej grze nie ma granatów. Nie, mam flaka. Mogę strzelać flakiem. Tutaj nie ma nic. Wow, czy to dopiero się otworzy? Tak, to się dopiero otworzyło, dobra. Czyli zabiję? Tak, właśnie się otwierało, jak zasejwowałem to się otwierało. Czyli musiałem ich wybić po prostu. Musiałem wytłuc pewną ilość przeciwników. Gdzie tu się leje woda? Znaczy, przede wszystkim... Dokąd ja tutaj... Nie, dobra, tutaj jest wybity przeciwnik, czyli chyba idziemy na wprost? Nie, na wprost nie mogę. What the fuck? Spróbuję tu wskoczyć. A ja chyba bez kitu tam muszę wskoczyć. Nie wskoczę tutaj flakiem, muszę mieć przynajmniej kilka rakiet. Potrzebuję dwóch chyba rakiet, żeby tam wskoczyć. A, fajnie, że tutaj zeskoczyłem, ale... What? Ale mnie to kurwa przestraszyło. Dobra, mam przycisk, który zamyka te kilka krat. The question is... Co się stało? Zasejwuję i wskoczę tam na górę. I zobaczę, czy mogę tam może teraz wejść? Po co takie coś? Nie mam pojęcia. Nie, w tej chwili tutaj nic nie widzę. Więc wczytuję i przełączę to w drugą pozycję. I zobaczmy teraz. Jak Boga kocham... Nie mam pojęcia, co tu się odpierdala. Ej, siemanko na streamie GTX Limited. Dziękuję bardzo, suba, doceniam. Doceniam mocno. No, prawie tak mocno jak zjebanie się właśnie z wysokości. Czaję! Te kraty się podciągają do góry. O, matko bosko. Tu było? Tu jest wyjście, nice, dobra. Jesteśmy ogarnięci, jesteśmy w domu, panowie. Jesteśmy wolni, możemy iść. Tylko on troszkę kurde mało życia. Ale nie, zaraz się ogarniemy z tym. Mam nadzieję, że się ogarniemy. Przydała się jakaś apteczka, by the way. Coś tupie. Tup, 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 tup. Wszystko fajnie, amunicja jest spoko. Czy mogę prosić o pierdolną apteczkę? Naprawdę. Please. O. Fajo, panowie. Macie może apteczkę, chłopaki? Przydał się apteczka.
Ha. Nie chciałem cię denerwować, stary, spoko, to tam sobie chodź. Chodź sobie za kratą. Nie przeszkadzaj sobie, mordo. Ja cię szanuję, ty tam zostań. Rób co chcesz, ja ci nie będę przeszkadzał. Ja jestem zainteresowany głównie wyleczeniem się z moich ran. Czy to jest być może jakiś okrutny żart? Próbowałem się tutaj dostać przez ten cały czas, to wcale nie jest wejście, to jest wyjście. To nie jest morda, to jest dupa. Fuck. Najgorzej. Już ten cały czas myślałem, że znalazłem coś wartościowego, kiedy tutaj skakałem. No cóż. Never lucky, ponoć. Ale przynajmniej wiem już do czego tamto drewniane służyło. Owocki, takie pyszne. Wreszcie się trochę wyleczę. Ale ci siebu? Przed chwilą przełączyłem jakąś taką wielką niebudną dźwignię, ale nie widzę, żeby coś się zmieniło. Czy ja cię mogę w ogóle ranić przez te kraty? Nie. To jest nienaruszalna ściana. Chyba wracam do tej dźwigni, bo coś tam się pojebało. Ona się nie do końca załapała. Nie widzę, żeby to się cokolwiek zmieniło. Dobra, spróbujmy może tutaj na górę wejść. Kluczowe pytanie, czy to przypadkiem nie jest początek levelu? Czy tutaj nie zaczęliśmy? To wygląda jak początek. Tak, tutaj byliśmy na samym starcie. Sprawdzę to, to jest zamknięte. Czyli zostało tylko to wyjście. Ja przypadkiem się cofnąłem naprawdę spory kawałek do tyłu. Cofnąłem do tyłu. By the way, to jest bardzo dobry polski. Jacku, zawsze byłeś wymiataczem w tworzeniu zdań. Jestem z ciebie dumny. No do chuja pana. Ojcze na niebie. Czy gesty palcami na windę, taka czarna magia? Nie, to jest moje zniecierpliwienie. Jestem może delikatnie hiperaktywny i kiedy stoję w miejscu jak debil i czekam po prostu aż ta winda pojedzie, to czuję, że muszę coś robić. O, nie chciałem tu skakać, już tu skakałem. Wiesz, w grze, w której chcesz biegać, skakać, strzelać, odpierdalać coś cały czas, w pewnym momencie musisz sam stanąć na windę. Już niedługo ruszy, już prawie rusza. Tu już byłem. Powinna jeszcze melodyjka grać z windy. Tak, właśnie ona powinna grać.
To wygląda jak celownik bez kitu. To wygląda jak coś, co powinienem przywalić, ale... Tą bramę... Moim zdaniem ta brama się powinna otwierać. To by miało najwięcej sensu. Ta brama się powinna otwierać. Nie strasz mnie i nie przerywaj mi, to po pierwsze. Kiedy szarpnę za tą dźwignię? Bo nie ma tutaj nic innego. Słyszałem, jak coś się zamyka. Chodziło się wszędzie jak... Dokładnie. Ponieważ kiedyś były bardzo popularne gry oparte o eksplorację. Gry, gdzie musisz faktycznie... no, przebiec pewną ilość kilometrów po planszy, znaleźć jakieś rzeczy, które cię interesują. A nie to, że biegasz tak jak... Wyobraź sobie, na przykład, jak współczesne RPG często wyglądają. Nawet jak masz Skalauta, tak. Chciałem połączyć Fallouta i Skyrima w jedną grę. Ale jak masz tego Skalauta? Skalauta bądź, bądź Skyrima. Skyrima bądź Fallouta. Wszędzie masz po prostu strzałki, które cię prowadzą do celu, tak? Tutaj masz item. Weź proszę item i odnieś go do ziomka. A ziomek mówi: dziękuję ci za item, oto twoja nagroda. I tak chodzisz, wiesz, jak po strzałkach. Skala od Half-Life 3. Nie da się ukryć, to było właśnie potwierdzenie. Ja byłem przedtem cały czas pracownikiem Valve Corporation. Gaben kazał mi zaspoilerować Half-Life 3, który ma pod tytuł Skalaut. I to właśnie zrobiłem. Mam przeczucie, jakbym coś musiał zrobić stąd. Gdzieś coś tutaj skoczyć, gdzieś coś wykombinować. A jedyne, co tam mogę zrobić, to zrzucić granata górą. Czy widziałem nowego Alexa? Grę od twórców Gothica. Wiesz, ja nigdy nie byłem jakimś super dużym fanem Gothica. W związku z tym Alexa nie widziałem, ale słyszałem, że trochę hype'u dookoła tego jest. Nienawidzę faktu, że tu się losowo odbiłem granaty. Trzymam celownik w tym samym miejscu i on czasami wylatuje troszkę w prawo, czasami wylatuje idealnie na wprost, czasami troszkę w lewo. O, teraz się na przykład właśnie jebnąłem granatem w twarz. Świetne. Dobra, żarty żartami. Już sobie pogranaciłem. Wiecie, co pomaga na takie sytuacje? Na takie sytuacje zajebiście pomaga, żeby skończyć granie i podejść na świeżo, ze świeżym umysłem. Więc chyba zaraz zasejwuję. Tutaj też jest taki symbol. Więc chyba zaraz zasejwuję. Dam sobie jeszcze z 5 minut i będę kończył. Bo to jest tak, wydaje mi się, że to jest taki standardowy, klasyczny Unreal właśnie, że gram w Unreala przez jakieś takie około 1,5 godziny do 2 godzin i się potem zacinam. I potem podchodzę na następnym podejściu mam świeże myśli, mam świeże pomysły. Ile jeszcze urlopu? Idę w środę do pracy, więc mam jeszcze poniedziałek i wtorek wolny. Panie Boże, zapłać. Panie Bożu, zapłać. Tym już kręciłem, tak? To już pokręcone? To już pokręcone. Kurwa. What? Wcale nie było pokręcone, by the way, jak widzisz. Na chuj ja miałbym zamykać te drzwi? Po co jest mi taki przełącznik w ogóle? Kompletnie stuprocentowo nie czaję tego konceptu. Dlaczego miałbym chcieć zamknąć te drzwi? Czyli po co mi tamten przełącznik tam? On musi robić coś jeszcze. On musi jeszcze coś robić innego.
Czy ja właśnie otworzyłem otwarte drzwi? Czekaj. Czy one się może same zamykają? Nie, one się same zamykają. W takim razie co? W takim razie dlaczego potrzebuję? Zamknięte dalej. Myślałem, że może potrzebuję mieć tych drzwi otwartych, żeby gdzieś tutaj zdążyć przybiec. Tak na bardzo szybko. Ale to chyba nie jest... To chyba nie do końca tak bangla. Dobry wieczór, Bori. Witamy z powrotem. Zamknięte. I tutaj też nic. Bo myślałem, że być może ta krata się schowa i że będę mógł jakoś przeskoczyć górą albo coś namieszać. To jest moment, kiedy mężczyzna osiąga w swoim życiu moment. Kiedy moment. Dziękuję za tło dźwiękowe. Sejwuję i wracam w następnym podejściu, bo już dzisiaj nic nie osiągamy. Dzisiaj tylko napieprzam głową w ścianę bardzo mocno. Tak o. Więc jako, że z tego niezbyt wiele idzie, to ja chyba zamykam na dzisiaj Unreala.